Awe Legiony, sława i chwała z tej strony Hanzio i tam was na kolejnym odcinku z Ghost of Tsushima. Zajmujemy się misją Krwawy Osąd. Mamy porozmawiać z panem Shimurą. Nie masz nic. Traktuj broń jak przedłużenie ramienia. Panie Sakai, spisałeś się. Oby nad... Dzięki twoim wysiłkom mamy armię, z którą odbijemy zamek. Mówiłem ci, że Yuna sobie poradzi. Organizuję już jej zapłatę. Posiłki szoguna wkrótce nadejdą. Zanim się pojawią, musimy rozwiązać nowy problem. Moi zwiadowcy przejęli rozkazy od Hana, przeznaczone dla Ryudza. Jego najemnicy są gotowi do ataku na naszą flankę. Wiesz, gdzie jest Ryudzo? Niedaleko. W Koyasan. Nie musisz mierzyć się z nim sam. Był mi przyjacielem. Policzę się z nim. Oho. Zrób, co musisz. Nasze siły będą gotowe do walki, gdy powrócisz. Czyli najpierw tego ziomeczka trzeba rozdupić. Może Yuna do mnie dołączy. No, czyli nie sam. Wszystkiego nie weźmiemy. A ty co zostawiasz? Więcej niż myślisz. Znajdziemy ci nowe narzędzia. Yuna. Powiedzmy, że jesteś... Jak mi tam? Odchodzicie? Wuj dotrzymał słowa. Nasza łódź odpływa o świcie. Ryudzu jest w Koyasan. Ostatni raz potrzebuje waszej pomocy. Nie mogę. Musisz zrozumieć. Całe życie na to pracowałam. Chodziłam spać głodna. Ryzykowałam, byśmy mieli za co rozpocząć nowe życie poza tą wyspą. Nie mogę się poddać. Ej. Nie proszę cię o to. Pomóż mi pokonać Ryudza. A co z jej misjami? Odprowadzę. To twoja walka, Jin. Nie moja. Ja tylko chcę zacząć wreszcie nowe życie. Nie rób się sobie jaj, że jak ona mi są spierdoli, to nie będę mógł robić misji. Dziękuję. Juno. Bo trochę się wkurwię. Za wszystko. Obyś znalazła spokój. Ty też. Panie. Słuchaj siostry, Tako. Zajmie się tobą. Żegnaj, panie Sakai. Nie rób sobie jaj. Sam sobie poradzę. Pod osłoną nocy. Bo ja nie mam... Jest, dobra. Okej, już myślałem, że się ten pójdzie jebać. Dobra, jestem. Na szczęście nic mnie nie pominęło. Także pytkę. Ja się bałem naprawdę, że coś mi pominie, nie? Dobra, ty, czy ja muszę do ciebie dymać z buta? Nie sądzę. Nie, sorry, myślałem, że mi jakieś miejsce pominęło, nie? Port Koyasan, siedlisko zdrajców. Mhm. Lepiej się przyjrzę. Na musę. Aha, dobra, muszę sobie
pewnie zaplanować, jak tam wbić. Dobra. Mongołowie, jakby kapelusze to było mało. Panie Sakai, czekaj! Czeka. Słyszą nas. Nie zostawię cię samego. No. Jeśli Yuna z tobą nie pójdzie, to ja muszę. Brak ci wyszkolenia. W Jarikawie powiedziałeś, że ocalimy nasz dom, jeśli się zjednoczymy. Stanę u boku ducha. Nie mogę cię narażać. Jeśli coś by się stało, pozwól mi odwrócić ich uwagę. Nie, nie, nie. Odciągnę kilku. Weź, przestań. Wyrównam twoje szanse. Niech będzie. Kiedy zaczną cię gonić, jak najszybciej wracaj do obozu. Mam za przeszucie, nie? Cię. Ruszaj. Możemy zaczynać. Kundle! Mongołowie to zapchlone kundle! Doniosę o was, panu Simurze! Samurajowie was dopadną! Kurno wam głowy, kurę! Mam kurewsko złe przeszucie, że coś tu się odpierdoli z tym ziomeczkiem. Hotunhan! Mangokwa! Usyćmy. No, przez to, że ja tu niby nie wejdę, nie? No. Ciekawe. Mam ten hak zasrany. Ciekawe po co? Dobrze, tako. A teraz wracaj do obozu. Żeby mu się tylko nic nie stało, nie? Ani śladu Ryuza. Musi być za bramą. O. Nie zaczęło się. Zbugowałeś, co? Przykro mi. Nie miało to tak być. Dobra, w pizie to mam. Powiedzmy, wydawamy się. Tata, Eryk też! Dzisiaj? Fajnie, pięć tych. Bardzo brzydko z pana strony. Wejdziesz tam? Nie? Dobra. Jeszcze sześć. Do spania. Musimy dawać przykład naszym ludziom, zachowując wierność kodeksowi i swoim przekonaniom. Trucizna to doraźny środek. Kiedy Mongołowie odejdą, będzie zbędna. Kunaje. Dobra. A co ja tutaj używam aktualnie? Bomby dymnej. Nie może być. Dawaj tam. Pizdeczka. Ryuzo. Dobrze cię widzieć. Wiesz, dlaczego tu jestem? Tak.
Zadbałem, żebyś wiedział, gdzie mnie szukać. Tak, tak. Han chce z tobą pomówić. No to raczej nie pogadam. Nie przyszedłem rozmawiać. Zdradziłeś nas wszystkich. Uratuj ojczyznę razem ze mną. To nie musi się tak skończyć. Nie, Ryodzo. Musi. Ej, no kurwa, co to ma być? Panie Sakai! Panie Sakai! Proszę obudź się! Taka... Jak? Tak długo cię nie było. To oznaczało jedno. Chciałem pomóc, ale mnie złapali. Cholera. Musimy się wydostać. Zabiją nas. Nie pozwolimy im. Spróbuj się uwolnić. A dojebali tej. Muszę to poluzować. Nie, no zginie. Chce ci się pić. Też Juna mnie zajebie. Kumys. Mleko mojej ulubionej klaczy. Jej ostatni dar. Wczoraj złamała nogę. Nakarmiłem nią żołnierzy. Robimy co musimy, panie Sakai. Dlatego obaj jeszcze żyjemy. Jestem samurajem. Nie, ty jesteś kimś więcej. Jesteś i duchem. Nakłoń ludzi, by do mnie przystali, a zapewnij im pokój. Nie będziemy ci służyć. Nie, pierdolę. Twój wuj! Powiedział to samo. Kiedy prosiłem o zakończenie wojny. Nie chciał być niewolnikiem. Też jestem dumny z rodziny. I wiem, jak to jest żyć w jej cieniu. Czemu mają nam wystarczyć ochłapy? Powinniśmy być legendami. On jest legendą. A, widzisz? Ludzie za tobą pójdą. Dołącz do mnie i ocal ich. Chcesz dzielić i rządzić. Tak jak z Ryudzem. Nie zdołasz. O, twoja legenda w ogóle o ciebie nie dba. Zabij go. Będziesz wolny. Aha. Pierdolę, no. Juna, pijesz coś? Pomożesz mu? O, kurwa. On zginął za ciebie. Zaraz znajdę kolejnego. Znowu staniesz przed wyborem. Czemu nie miałem wyboru, czy on ma mi pomóc, czy nie? Ja ci pierdolę. Nie mogę, no szkurwa, dlaczego tak? Pierdalać nagrywam. Teraz jest za późno. Potrzebny mi miecz. Kurwa jebana mać. Zabić wszystkich. Sakai się uwolnił! Na niego! Zabić!
Cholernie zdrajcy! To się kurwa zdziwisz. Wyniosę wam śmierć! Ja pierdolę, dlaczego taka musiał zginąć? Kurwa! Co spierdalasz, laczku? No co za kurwa cioty? Aha. Ale jebać w nas, kurde. Nie, ja pierdolę. Jin! Uśmiłaś się. Widziałam, jak Han wyrusza z Ryudzem. Gdzie taka? Wiem, że tu jest. Była wiadomość, miał za tobą pójść. Gdzie jest? O kurwa. Nie! Juno, czekaj! Taka! Nie miało go tu być! Czemu nie posłuchał? Potrzeba mi pomóc, kurwa. To by tak się nie stało. Chciał, żebyś była dumna. Chciał być jak duch. Mogłeś go powstrzymać! No kurwa, nie mogłem, nie miałem opcji tego. Jakbym mógł, to bym tak to zrobił. Wiedziałem, że to się kurwa tak skończy. Przejebane. No kurwa, zawsze z tymi jebanymi psami. Pierdalam.
co ja odpierdalam? To już ostatni. To koniec słomianych kapeluszy. Ryudzu jest sam. Wciąż żyje. Han także. Więcej tu nie zdziałamy. Muszę pochować brata. Pomogę ci. Nie chciałem, żeby to się stało. Przykro mi. Chciałam, by wiódł dobre życie. Bezpieczne. Nie ty jesteś winien. Tylko ja. Nie. To wina Hana. Ryudza. Wszystkich Mongołów na wyspie. Pomóż mi ich wyrżnąć. Pomóż pomścić Takę. Nie muszę stąd wyjeżdżać. Już nie. Teraz już nie masz powodu. Nie mam domu. Żadnego celu. Mogę zostać. I walczyć. Wróć do obozu mojego wuja i odpocznij. Tam się spotkamy. Czy Taka był dzielny? Do końca? Zawsze był dzielny. No bo postawił się Hanowi, nie? I przepłacił za to życiem. Kurwa, szkoda, że to tak skończyło, nie? Ja pierdolę. Dobra. Damy sobie punkt umiejętności, ale przybity trochę jestem przez to wydarzenie, nie? Kurwa, nie powinno się tak skończyć. Coś potrzebuje tu. Ja tu potrzebuję. No już mu się poszło. Chociaż. Dobra, widzowie, tutaj sobie zakończymy. Także tym smutnym wątkiem. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Elo.